Globalny kryzys spowodowany zbrodniczą agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19 wstrząsnął światem, który dotychczas znaliśmy. Kryzys energetyczny, rosnące ceny energii i żywności, ograniczenia w łańcuchach dostaw wzbudziły niepokój w całej Europie. Nikt nie wiedział, co przyniesie jutro. Opozycja zamiast zaproponować rozwiązania jedynie straszyła i przewidywała czarne scenariusze. Idzie zima! Chcieli wykorzystać największy kryzys od dekad do swych celów politycznych. Kołobrzeg i dziesiątki innych polskich miejscowości staną w sytuacji dramatycznej. Znaczy bez węgla, jeśli jakimś cudem węgiel uda się kupić, to on będzie kilkaset procent droższy. Nigdy nie zostawimy Polaków samych sobie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie wprowadził programy osłonowe oraz sprowadził węgiel do Polski. Zamroziliśmy ceny energii elektrycznej. Dlatego zamroziliśmy na pewnym poziomie ceny gazu, mimo że one szalały. Tak samo było z ciepłem dostarczanym dla ludzi. Podobnie obiecaliśmy również, że ceny paliw będziemy starali się trzymać na przyzwoitym, jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. I to się wszystko udało. Wprowadziliśmy dodatek osłonowy dla 4 milionów gospodarstw domowych. Dodatek węglowy i do innych paliw otrzymało łącznie około 5 milionów gospodarstw domowych. Dzięki systemowi dystrybucji od początku zimy do odbiorców trafiło już około 1,8 miliona ton węgla. Rządowa tarcza solidarnościowa zatrzymała wzrost cen energii elektrycznej dla 10 milionów gospodarstw domowych. Zadbaliśmy też o najbardziej potrzebujących. Zamroziliśmy cenę za energię dla gospodarstw domowych oraz dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi i dla rodzin z kartą dużej rodziny oraz rolników. Wprowadziliśmy cenę maksymalną gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych stworzyliśmy kompleksowy pakiet wsparcia dla Polaków. Rozmawiamy i reagujemy na bieżąco. Działamy dla Polski. Nigdy nie zostawiamy polskich rodzin, emerytów i firm samym sobie.